To już 19 odcinek na temat najgłupszych śmierci. Dziś usłyszycie o skoku przez most, pływaniu ze świnią i zabójczym challenge'u. Łapka w górę dla tańczących szkieletów i zaczynamy. Numer 10. Nieudany egzorcyzm. Skoro czosnek świetnie się sprawdza na wampiry, to powinien sobie poradzić również z demonami. Tak przynajmniej myślał pewien 40-letni piosenkarz z Wietnamu. Tego pechowego dnia wspólnie z trójką znajomych zażył psychodeliki. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Muzyk wspólnie z koleżanką wkręcili sobie, że zostali opętani. I tu do gry wkracza czosnek, który miał być remedium na mroczne siły. W trakcie amatorskiego egzorcyzmu piosenkarz wciskał dziewczynie z ząbki czosnku prosto do gardła. Pozostali znajomi próbowali interweniować, ale nie udało im się go powstrzymać. Dziewczyna zmarła w wyniku zadławienia. Na miejsce przyjechała policja i piosenkarz został aresztowany. Sekcja ujawniła, że w tchawicy dziewczyny znajdowały się aż 32 ząbki czosnku. Numer 9. Trzoda na rzece. W 2019 roku pewien 45-letni mężczyzna wraz z synem postanowił wybrać się na spływ po rzece Wenatchee. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że para zabrała ze sobą prawdziwą świnię. Każdy, włącznie ze świnką, płynął w dmuchanym kole. Niestety, w pewnym momencie zwierzę wysunęło się i wpadło do wody. Mężczyzna rzucił się na ratunek. Niestety, prąd okazał się zbyt silny i sam zaczął się topić. Syn, ostatni, który utrzymywał się na wodzie, wołał o pomoc do relaksujących się nad rzeką. Świnkę udało się wyłowić całą i zdrową. Niestety, pomimo tego, że na miejsce przybyła pomoc, dla ojca było już za późno. Lekcja z tej historii jest taka: jeśli planujecie spływ po rzece, świnkę zostawcie w domu. Numer 8. Jak w Hollywoodzie. Dwójka mężczyzn z Teksasu w maju 2019 roku postanowiła wykręcić numer, który wszyscy znamy z gier wideo, czyli przeskoczyć nad zwodzonym mostem. Niestety, w prawdziwym życiu ma się tylko jedną próbę. Mężczyźni w środku nocy zajechali swoim samochodem pod zwodzony most niedaleko jeziora Charles. Następnie wyszli z samochodu i zaczęli analizować sytuację. Most był podniesiony, ale odległość pomiędzy dwoma brzegami wydawała się wystarczająca. Jak zeznawali świadkowie, Teksańczycy podnieśli szlaban i wrócili do auta, trochę je wycofali i ruszyli na pełnym gazie. Samochód ruszył po moście niczym po rampie, wyleciał w powietrze i w pół drogi wpadł do wody. Policja odkryła później, że kierowca nie wydostał się z auta. Drugi mężczyzna opuścił pojazd, ale nie udało mu się wypłynąć na brzeg. Numer 7. Wkręcona w koło. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w trakcie zdjęć do Batmana, gdy kaskader jeździ na motorze, to nie nosi peleryny. Byłoby to zbyt niebezpieczne, gdyż mogłaby się ona z łatwością wkręcić w koło. To dlatego specjaliści od efektów specjalnych muszą ją dodawać komputerowo. Dobrym przykładem takiego wypadku jest śmierć słynnej tancerki Isadory Duncan, która zasłynęła swym niekonwencjonalnym stylem tańca. Zazwyczaj tańczyła boso, przyodziana w zwiewną grecką tunikę. Na co dzień uwielbiała długie, powiewające na wietrze szale i to miało być jej zgubą. W trakcie nadmorskiej przejażdżki kabrioletem kobieta zbytnio wychyliła się, a wiatr wkręcił jej szal prosto w odsłonięte koło samochodu. To wyrwało ją z fotela i rzuciło na bruk. Podobno, wsiadając do auta, krzyknęła do znajomych: "Do widzenia, przyjaciele, ruszam ku chwale." Nie wiedziała, że będą to jej ostatnie słowa. Numer 6. Śliska powierzchnia. Podobno najwięcej nieszczęśliwych wypadków ma miejsce w domu. Zabójcza może okazać się nawet szczotka do toalety. Ta śmierć nie jest wynikiem głupoty, ale wyjątkowego pecha. W sierpniu 2018 pewien 60-letni Rosjanin potknął się w łazience i upadł twarzą na szczotkę toaletową, taką do czyszczenia muszli klozetowej. Ta przebiła się prosto przez jego prawe oko. Na miejsce wezwano pomoc i pechowca przewieziono do szpitala. Niestety, by wyciągnąć szczotkę, należało otworzyć czaszkę. Operacja przebiegła pomyślnie, ale mężczyzny nie udało się wybudzić. Zmarł po kilku dniach w śpiączce. Numer 5. Bilety do kontroli.
To przestroga dla wszystkich, którzy wolą oszczędzać na biletach do metra. W styczniu tego roku do sieci trafiło nagranie z Nowego Jorku, na którym uchwycono 28-letniego Christophera, który próbuje przeskoczyć nad obrotowymi bramkami do metra. Próbuje to zdecydowanie dobre określenie. Najpierw potyka się i wypada mu telefon. Przy następnym podejściu nie udaje mu się przełożyć nóg na drugą stronę. W końcu zahacza barierkę i upada. Prosto na twarz. Ten upadek okazał się śmiertelny, a wystarczyło zapłacić kilka dolarów za bilet. Miejcie to na uwadze, gdy następnym razem będziecie się spieszyć do metra. Numer 4. Maraton. Pewien 28-letni Koreańczyk zmarł po 50-godzinnym maratonie StarCrafta w kafejce internetowej. Niejaki Lee robił wyłącznie przerwy na toaletę i krótkie drzemki. Gdy chłopak drugi dzień z rzędu nie wrócił do domu, jego matka poprosiła znajomych, żeby pomogli go znaleźć. Lee siedział w kafejce ponad drugą dobę. Obiecał im, że zaraz wróci do domu, jednak chwilę później zasłabł, a na miejsce wezwano pomoc. Niestety nie udało się go uratować. Lee jakiś czas wcześniej stracił pracę również z powodu grania. Cała sprawa była dość głośna, a w koreańskich mediach rozgorzała dyskusja na temat uzależnienia od gamingu. W efekcie twórcy innego tytułu, Lineage'a, wprowadzili do gry ostrzeżenia, które pojawiały się po kilku godzinach grania. Dajcie znać w komentarzach, ile wynosi wasz rekord przed komputerem lub konsolą i pamiętajcie, by robić sobie przerwy. Numer 3. Zabójcze prawo. Harondas był antycznym prawodawcą urodzonym na Sycylii w VI wieku przed naszą erą. Jak głosi legenda, wprowadził prawo zakazujące wnoszenia broni na oficjalne zgromadzenia. Miało to zapobiec rozlewowi krwi w trakcie burzliwych politycznych dyskusji. Za złamanie tej reguły groziła kara śmierci, bez wyjątków, o czym miał przekonać się sam Harondas. Podobno tego pechowego dnia wracał z łowów, lub jak mówią niektórzy, potyczki z bandytami i wchodząc na zgromadzenie zapomniał o nożu przypiętym do pasa. Nie chciał zmieniać przepisu i by udowodnić jego słuszność, zdecydował się popełnić samobójstwo. Numer 2. W sercu wulkanu. W styczniu tego roku na Hawajach pewien 75-latek wpadł do wulkanu po tym, gdy chciał zobaczyć, jak z bliska wygląda lawa. Tym samym stał się jedną z pierwszych osób w 2022 z oficjalną nagrodą Darwina. Jak przeczytamy na stronie nagród, rodzina mężczyzny zgłosiła zaginięcie, gdy nie wrócił na noc z Parku Narodowego. Strażacy znaleźli go na dnie 30-metrowej przepaści. Na górze znajdowały się oczywiście tablice zakazujące zbytniego zbliżania się do krawędzi. I numer 1. Pogrzebany. Rosja to zdecydowanie stan umysłu. W 2011 pewien mężczyzna z Błagowieszczyńska przekonał znajomego, by ten pogrzebał go w ziemi w improwizowanej trumnie. Był nawet nieźle przygotowany. Zabrał ze sobą telefon, butelkę wody i przygotował otwory mające dostarczać tlen. Niestety wieczorny opad deszczu je zablokował i następnego dnia mężczyzna był już martwy. Teraz część z was może się zastanawiać, skąd w ogóle ten pomysł. Jak przeczytamy w artykule BBC, podobno 35-latek wierzył, że ten rytuał przyniesie mu szczęście i pozwoli sprawdzić własną wytrzymałość. Co ciekawe, rok wcześniej inny Rosjanin, chcący przezwyciężyć lęk przed śmiercią, również zginął w trakcie podobnego challenge'u. I to już wszystko na dziś. Znacie jeszcze jakieś podobne historie? Chcecie więcej nagród Darwina? Dajcie znać w komentarzach. Sprawdźcie poprzednie odcinki i widzimy się wkrótce. Piona!